Skład finału A, który jest niebywale mocny i mamy nadzieję, że już niedługo tam będziemy mogli przejść, ponieważ tutaj będzie trochę inna prezentacja niż dotychczas. Będzie specjalne wyprowadzanie tutaj zawodników, jak to na największych międzynarodowych imprezach. Było tutaj to ściśle ćwiczone wczoraj, a myślę, że taka obsada, między innymi taka obsada, zasługuje na specjalną prezentację. A że jednak bieg na dystansie 60 metrów w hali czy 100 metrów na stadionie, to powiedzmy jest najbardziej spektakularna i najbardziej widowiskowa konkurencja, która najbardiej wszystkich interesuje. No przecież ile ona wykreowała legend światowej lekkiej atletyki, to wszyscy doskonale wiemy. Jan Gunkiewicz widzimy wyprowadzani na ściance. Zawodnik startu Długołęka. Na torze drugim Daniel Szymański, Pegas Opoczno. A na torze trzecim pobiegnie Tomasz Pajraszewski z Wektry Wocławek. Na torze czwartym rekordzista Polski wspólnie z Łukaszem Chyłą, zawodnik AML-u Słupsk, Marek Zakrzewski. Hubert Matulski to z kolei zawodnik AZS-u AWF Kraków. Za jego plecami mistrz Polski z zeszłego roku z kategorii U18, Sebastian Libura, CSIR, Dąbrowa Górnicza. Następnym z zawodników kolega klubowy Marka Zakrzewskiego, Jan Osiński. A stawkę zamyka Igor Sierpniewski z Wtyświecie, który pobiegnie na torze ósmym. Widzimy cała hala, w całej hali zgaszone światła. Dopiero teraz zostały zapalone. Dobrze, że tutaj organizatorzy próbują niekonwencjonalnych albo inaczej takich światowych rozwiązań, żeby też wzbogacić między innymi prezentację. Bardzo się z tego my cieszymy, a teraz zacieramy ręce, przygotowujemy głosy na być może coś wielkiego, na coś historycznego ponownie, ponieważ w finale A mamy sprinterów, którzy naprawdę biegają bardzo szybko, a jeden z nich jest na torze czwartym. Jeszcze raz tutaj speakerzy przedstawiają kibicom pełną obsadę, więc my nie będziemy wcale tutaj w konflikcie w tym temacie. Gąkiewicz, Szymański, Bajraszewski, Zakrzewski, Matulski, Libura, Osiński, Sierpniewski. Faworytem do złota Zakrzewski, a do podium. No to myślę, że tutaj naprawdę będzie walka do samego końca, chociaż myślę, że tutaj najwięcej do powiedzenia będzie mieć Tomasz Bajraszewski. Ale sprint to jest też, no, każda konkurencja lekkoatletyczna jest taka, że nigdy nic nie jest pewnego. Trzeba swoje zrobić. Nigdy chyba nie było takiej ciszy w hali we Wrocławiu niż przed tym biegiem. Marek Zakrzewski wchodzi na pierwsze miejsce i jest 6,62! I jest nowy rekord Polski! Jest samodzielnym rekordzistą Polski ten znakomity chłopak. 6,61! Taki od teraz jest rekord Polski Marka Zakrzewskiego. Przecież było wiadomo, że on nie biegł na 100%. Eliminacjach. On jeszcze ma eliminację na 200 metrów, przypominam, a tutaj w finale robi swoje. On jest po prostu maszyną. 6,61, Marek Zakrzewski, nowy rekord Polski. Srebro dla Bajraszewskiego, 6,76, brąz dla Libury, 6,77. Zobaczmy to jeszcze raz. Może i lepszy start miał nawet Bajraszewski, ale widzimy, że przyspieszał z każdym kolejnym metrem Marek Zakrzewski, jakby rekord Polski przeciągał jego, a nie, że on biegł do metru.